Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miejskiej miasta Katowic, jest dziś z nami rano. Spróbujemy takie sobie miejsca znaleźć, żeby nam słońce nie przeszkadzało, bo jak do pana dojeżdżałem, to nie widać w środku nic. Taki piękny poranek. Poranek piękny, chociaż no, taki rzeźki bardzo. Jak to w październiku. Panie przewodniczący, świętujemy w tym miesiącu, nie w tym miesiącu, no w ogóle w tym roku świętujemy 25-lecie samorządu. I myślę sobie, że gdyby ktoś taki jak pan miał oceniać te 25 lat, to całkiem inaczej wygląda z perspektywy, nie, 12-tysięcznej gminy i całkiem inaczej z perspektywy 300-tysięcznego miasta. Z pewnością tak, aczkolwiek myślę, że wszyscy będziemy zgodni co do tego, że reforma samorządu terytorialnego jest jedną z najlepiej przeprowadzonych reform i z pewnością jednym z największych dokonań współczesnego kraju, współczesnych polityków, czy też polityków, którzy ją kreowali. No na pewno jest to coś, czym powinniśmy się szczycić i mam nadzieję, że wzmacniać samorządy, a nie je osłabiać. No właśnie, polityków, to jest dobre słowo, ponieważ tak mi się wydaje, że im niżej w tym samorządzie, tym polityki mniej, a im wyżej, tym więcej. To widać w takim organizmie jak Katowice, że to jednak nie jest tak, że chodzi o zwykłe załatwianie przejezdnych ulic i miejsc parkingowych, ale to jest wielka polityka i samorząd w tak dużym mieście zależy od polityki. Niestety z pewnością tak. Ja mogę to ocenić oczywiście z perspektywy samorządu, czyli z dołu, patrząc w górę, jak wygląda ta perspektywa. No, przewodniczący Rady Miejskiej Katowic to tak niespecjalnie z dołu. Niemniej jednak bez aspiracji ogólnopolskich, wobec czego mogę tylko oceniać, podglądać i wyrażać pewne oczekiwania, troski, nadzieje co do samorządu. Z pewnością ta perspektywa jest zupełnie inna. Faktycznie w samorządach staramy się rozwiązywać problemy mieszkańców tu i teraz. Polityka centralna charakteryzuje się już zupełnie inną wizją, misją, myślę też kierunkami, jakie ci, którzy zasiadają w Sejmie, w ławach sejmowych, w ławach parlamentarnych realizują, więc no, z pewnością jest inaczej, natomiast bardzo bym chciał, żeby ci, którzy w centrali, częściej słuchali tych, którzy w samorządach i lokalnie, bo myślę, że dzisiaj tego nam bardzo brakuje. A pan widział wyraźnie taki, no taki kurs, który pokazuje, że rzeczywiście wasze kompetencje się wyraźnie zmieniają, że to nie jest ten samorząd, na który się umawialiście jakiś czas temu i że no coś zaczyna się przestać zgadzać? Niestety w ostatnich latach bardzo wyraźnie. I tutaj nie będę odnosił się tylko i wyłącznie do aspektu finansowego, chociaż ten w perspektywie rozwoju samorządów, nie ukrywam, jest kluczowy, jest bardzo istotny. Bez środków finansowych, czy też poprzez ograniczenie dochodów budżetów samorządów, poprzez wprowadzanie kolejnych zmian legislacyjnych, mam tu na myśli w głównej mierze PIT, osłabiamy samorządy, powodujemy, że ich samorządność, zdolność do podejmowania decyzji, realizacji inwestycji po prostu zaczyna być ograniczona. Tylko wie pan, czy to było widać na ulicach? Czy ci ludzie, których tu mijamy, to zauważyli? Myślę, że tak. Myślę, że to jest powoli dostrzegalne, bo proszę zwrócić uwagę, jak zmalało tempo inwestycji realizowanych w samorządach. No właśnie, nie wiem. No niestety to widzimy. My być może jeszcze mieszkańcy, którzy jedziemy ulicą Stęślickiego. Ulica Stęślickiego to jedna z tych ulic, która ma być za chwilę przedłużona do Alei Korfantego. To ta inwestycja, która oczekuje na finansowanie ze środków unijnych. Jest to jeden z takich najbliższych przykładów, akurat tutaj jesteśmy, gdzie po prostu czekamy na środki finansowe. Zastanawiamy się, czy mamy uruchomić własne środki finansowe poprzez emisję obligacji, czy też jakieś finansowanie dłużne, czy poczekać jeszcze jakiś czas, nie wiemy ile, i uzyskać środki finansowe z Unii Europejskiej. Natomiast proszę pozwolić, że odniosę się jeszcze do jednej rzeczy. Osłabianie samorządu poprzez ograniczenia finansowe to raz, ale niestety też kwestie legislacyjne i stanowienie prawa. Kiedyś w przeszłości powołana Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego współdecydowała o tym, jakie stanowi prawo w zakresie tym, które dotyka również samorządów lokalnych. Niestety dzisiaj, czy w ostatnich latach, ta pozycja jest też mocno osłabiona. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, z tego co wiem, działa albo nie działa, albo działa dosyć słabo. Nie jest tą płaszczyzną i tą przestrzenią, w której samorząd z rządem współdecyduje o tym, w jakim kierunku chce iść. I to wydaje mi się też bardzo istotne ograniczenie, więc to jest, to, to,
te dwa elementy, na które w głównej mierze chciałbym zwrócić uwagę, że to są te chyba postulaty do zakładam, nowego rządu, który powstanie, które powinny być realizowane, aby samorządność i samorządy były po prostu wzmacniane. No nie ma co ukrywać. Dokonała się pewna zmiana, ona jeszcze nie jest ukonstytuowana w postaci rządu, no ale coś się jednak wydarzyło. W samorządach jest takie oczekiwanie, że to będzie lepszy czas, że da się wzmocnić samorząd? Tak, oczekiwanie jest bardzo wyraźne. Nie chcę oceniać tego, czy te nadzieje są zasadne, czy nie. Myślę, że czas pokaże. A w jakim kierunku, wie pan, bo przyglądam się tej samorządności i ciągle widać takie obszary, w których no jesteście samorządem, ale inwestujecie w szpitale, bo są wasze, musicie to robić. Ale w obszarze służby zdrowia władza zawsze ma coś do powiedzenia, co niekoniecznie musi stać w zgodzie z tym, jak wy to widzicie u siebie. Macie subwencję edukacyjną, ale macie też kuratora, który właściwie pełni rolę rozstrzygającą w wielu elementach. Więc są takie obszary, w których no niby to samorząd, ale jaki to samorząd? Panie redaktorze, ale odnosząc się do tych kwestii, mamy subwencję, owszem, ale praktycznie drugie tyle z tej subwencji, co dostajemy subwencji, musimy przekazywać ze środków własnych. No właśnie, a ciągle macie kuratora, który i tak ma decydujący głos. Dokładnie. Jeśli chodzi o szpitale, pytaniem jest, czy samorządy powinny zajmować się prowadzeniem szpitali. Akurat w Katowicach tą kwestię mamy bardzo dobrze realizowaną i mam wrażenie, że jedną z najbardziej komfortowych w kraju, ponieważ wszystkie szpitale, które funkcjonują w Katowicach, nie są samorządowymi, to też funkcjonują znakomicie i są zarządzane przez Uniwersytet Medyczny czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy miasta nie są szpitali? Jest jeden. To jest obciążenie finansowe. To znowu pytanie, jaka rola samorządu i czy to samorząd powinien utrzymywać szpitale, czy nie. My w Katowicach mamy jeden szpital w Murckach, no, który staramy się dzisiaj oczywiście doinwestować i zrobić z niego taką perełkę, jeśli chodzi o aspekt służby zdrowia. Natomiast no niestety jest to placówka, która poprzez znowu zapisy centralnej i zasady finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia jest w trudnej sytuacji finansowej, abym dostatni nie musiał mówić, niestety. Także to jest to, o czym pan redaktor mówi, że znowu samorządy jak najbardziej potrzebne. Pytanie, jak jest stanowione prawo i jak często dzieje się tak, że prawo stanowione na poziomie centralnym obciąża niestety samorządy, czyli przenosi na poziom samorządów zadania bez zapewnienia środków finansowych. W ostatnich latach, ale nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie obecnego rządu, wcześniejszych również, takich przypadków niestety było bardzo dużo, chociaż no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że w ostatnich latach ta tendencja była bardzo wyraźna, jednoznaczna, polegająca na centralizacji raczej kraju i osłabiania samorządu. Ale są takie opracowania, nawet naukowe, nad którymi zmarszczyło się czoła naprawdę bardzo poważnych ludzi, którzy mówią, im więcej samorządności, tym lepiej. Oddajcie nam edukację, oddajcie nam to lokalne lecznictwo, ba, oddajcie nam policję lokalną. Nie ma powodu, żeby ona była podległa ministrowi spraw wewnętrznych, skoro rozstrzyga kwestie związane z porządkiem tu i u nas. Oddajcie, ale zapewnijcie finansowanie. A to by się podobało? No, panie redaktorze, to znowu kwestia decyzji i tego, co chcemy zrobić, bo jeżeli mamy wzmocnić samorząd poprzez zwiększenie udziału w dochodach państwa, między innymi mówi się o tym, że samorządy mają mieć udział w częściowy w VAT-ie, jakiś niewielki, co byłoby na pewno dobrym kierunkiem, tym bardziej, że w kontekście zapowiedzi o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł, ubytek w dochodach miasta znowu będzie liczony podobno na poziomie około 15 miliardów złotych w całym, na poziomie wszystkich samorządów. To są dla samorządów strasznie duże pieniądze. Ale wasi obywatele dookoła będą zadowoleni. Panie redaktorze, obywatele może będą zadowoleni z perspektywy działania i oceny funkcjonowania rządu, ale już na pewno nie samorządu, a nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby budować równolegle poziom zaufania do mieszkańców. Mówiąc wprost, będzie to wyglądało w ten sposób. Z prawej kieszeni, z podatków zostanie panu redaktorowi może trochę więcej z wynagrodzenia, ale z lewej kieszeni samorządy będą musiały wyciągać środki na dodatkowe zadania, którymi są obciążane poprzez zwiększanie podatków lokalnych, opłat lokalnych, czyli podatku od nieruchomości, podatku gruntowego, kwestii śmieci. To nie ma darmowych przewozów i niestety jest tak, że skądś te środki finansowe na wzrastające koszty utrzymania i funkcjonowania administracji na każdym szczeblu niestety muszą być z czegoś ponoszone, wobec czego
musimy, mam wrażenie, dosyć mocno może inaczej nawet powiem, myślę, że musimy zreformować system finansów samorządów i musimy się poważnie nad tym zastanowić, jakie kompetencje mają samorządy i w jaki sposób mają zapewnione finansowanie. A gdybyście mogli puścić wodę fantazji i wymyślić sobie, że lewia część lokalnych podatków trafia do Was, nikt Wam nie podbiera PIT-u, nawet ktoś Wam dosypuje z VAT-u, to bylibyście skłonni zająć się tym wszystkim, o czym mówiłem? Ale już oczywiście, że tak. Edukacją poza kuratorem, tak czy tak, w pewien sposób się zajmujemy, chociaż musimy niestety dotować to na poziomie ponad 300 milionów złotych z samorządu centralnego, czy z samorządu miasta, czyli z budżetu miasta, czyli z tego, co ludzie dzisiaj każdego dnia w podatkach wpłacają, nasi mieszkańcy Katowic i wypracowują. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, tu akurat może powiem tak, tu jestem zwolennikiem tego, aby menadżerowie służby zdrowia zajmowali się służbą zdrowia, ochroną zdrowia. Natomiast na pewno kwestie finansowania również są bardzo istotne i kluczowe. Być może tym aspektem trudniej by było funkcjonować, ale wiele, wiele innych zadań, czego przykładem na przykład są Koleje Śląskie, które przeszły na poziom samorządu i nie mam poczucia, że źle funkcjonują. Wydaje mi się, że spełniają swoją rolę, być może również powinny być w większym stopniu finansowane, ale to znowu możliwości finansowe tym razem samorządu województwa śląskiego. Ale z pewnością samorząd poradziłby sobie zdecydowanie lepiej, bo widzi zdecydowanie więcej rzeczy i bliżej do problemów lokalnych niż z poziomu centralnego. Panu by się podobały wielkie Katowice? Wie pan, o czym mówię? Jestem absolutnym zwolennikiem reformy ustawy metropolitalnej i... Pod warunkiem, że stolica będzie w Katowicach, co? Ale to, panie redaktorze, jest dla mnie zupełnie poważnie oczywiste i nie mówię tutaj przez sentymentu do miasta, które mam zaszczyt reprezentować i w którym mam przyjemność mieszkać, ale ze względu na taką logikę działania i logikę postępowania, jeżeli pan leci gdziekolwiek samolotem, to ląduje pan w Katowicach, czy startuje pan z Katowic i to Katowice są tą marką, które pozwalają mimo wszystko całą metropolię ciągnąć. Jak powstanie CPK? Jak powstanie, to będziemy się zastanawiać nad tym. Z tego też powodu mam nadzieję, że lotnisko katowickie nie będzie zmarginalizowane, wręcz przeciwnie, będzie tylko umacniane, zresztą pięknie nam się rozwija. Więc tak, jestem zwolennikiem jednego wielkiego miasta na wzór ustawy warszawskiej, przeniesienia dużego poziomu kompetencji na poziom prezydenta dużego miasta w aglomeracji czy też w konurbacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej i zacieśnienia współpracy na poziomie samorządów, tych takich już mniejszych, które by w nowej ustawie mogły funkcjonować. A one będą chciały? Panie redaktorze, ja kiedyś już w rozmowie i z poprzednim prezydentem Katowic, panem Piotrem Uszokiem, i z obecnym prezydentem Marcinem Krupą wyraźnie sobie powiedzieliśmy, że to się stać na pewno stanie. Tylko albo będziemy mądrzy i taką ustawę wprowadzimy dzisiaj, czy doprowadzimy do tego, żeby ta ustawa w najbliższych, powiedzmy, 5 latach została uchwalona przez Sejm i żeby to duże miasto zaczęło funkcjonować, albo to się stanie ze względu na bardzo trudną sytuację finansową innych samorządów i konieczność łączenia samorządów ze sobą na skutek bankructwa poszczególnych, a doskonale wiemy o tym, że są w naszym regionie miasta, które sytuację finansową mają bardzo trudną i nie wiadomo, jak wobec zmian przepisów prawa i zmian zasad finansowania samorządów będą sobie radzić. Wie pan, pytam pana o tą wolę i ochotę tych lokalnych społeczności do tego, żeby się przyznać do innego szyldu, dlatego że zastanawiam się i też pana proszę o odpowiedź, na ile samorządność zbudowała w ludziach tu mieszkających silniejsze poczucie tożsamości, takiego identyfikowania się z miejscem, w którym żyjemy, także przywiązywania się do szyldów, do nazw, do odrębności. Czy myśmy to w ogóle poczuli jako mieszkańcy, że samorządzimy tym wszystkim, w związku z czym te szyldy, te nazwy są dla nas bardzo drogie, ważne i niechętnie się z nimi rozstaje? Ja chyba, panie redaktorze, spojrzałbym przez język korzyści. To znaczy, z pewnością jest tak, że przywiązujemy się. Wszyscy mamy taką tendencję do identyfikowania się i przywiązywania się do miejsca, w którym
z którym jesteśmy w jakiś sposób związani, mieszkamy, funkcjonujemy, zaprowadzamy dzieci do szkoły, mamy rodziców i tak dalej. To jest oczywiste, ale wydaje mi się, że wielu z nas podejmuje decyzje dotyczące miejsca chociażby zamieszkania ze względu na komfort i korzyść. I jest to zapewne zbadane przez socjologów miast, którzy pewnie byliby w stanie jakieś dokładne analizy i badania w tym zakresie przedstawić. Natomiast jestem również przekonany co do tego, że gdybyśmy byli w stanie mieszkańcom sąsiednich miast językiem korzyści pokazać konkretne efekty, które spowodują, że nie będą płacili więcej za śmieci, bo będziemy w stanie zbudować spalarnię, co zostało na poziomie niestety nadzoru prawnego wojewody, a myślę też niestety ustawy metropolitalnej niedopracowane. Więc gdybyśmy byli w stanie wykazać szereg korzyści z tego tytułu, jestem przekonany, że ta akceptacja dla uchwalenia stworzenia jednego dużego miasta byłaby znacznie łatwiejsza. Na ile dzisiaj samorządność się do tego przyczynia? No na pewno tak, na pewno fakt, że ludzie głosują na swoich radnych, swoich prezydentów znacznie łatwiej powoduje, że znacznie łatwiej się utożsamiają z tym miastem. Natomiast jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wspólnie, przy woli wszystkich, mam tu na myśli nie tylko samorządowców lokalnych, ale również parlamentarzystów, którzy musieliby taką ustawę uchwalić, jesteśmy w stanie znaleźć akceptację przynajmniej dla większości, przynajmniej większość mieszkańców naszych miast do tego, aby takie duże miasto powstało. A myśli pan, że przez te 25 lat te lokalne samorządowe elity wykształciły się na tyle i są to na tyle kompetentni ludzie, żeby podejmować trudne dyskusje z obywatelami w trudnych sprawach? Ja mam taki w pamięci dość trudny przypadek z sąsiedniego, jakby nie patrzeć, Bielska, gdzie też miała powstać spalarnia właśnie. Tych trudnych tematów będzie pewnie więcej. Mhm. Nie udało się przekonać mieszkańców do tego, że to jest dobry plan. Tylko pytam, czy pracuje coraz więcej kompetentnych ludzi, żeby takie tematy podejmować? Ja niestety, panie redaktor, tak, jeśli chodzi o kompetencje, to jestem spokojny. Wydaje mi się, że mamy ludzi kompetentnych, mamy zespoły ludzi, którzy są w stanie naprawdę przeprowadzić bardzo skomplikowane projekty. I co do tego, jeśli chodzi o Katowice, jestem spokojny. Natomiast to, o czym pan powiedział, przykład Bielska, czy innych elementów, które podlegają, czy inwestycji, projektów, które wymagają konsultacji społecznych, obarczone są dzisiaj zupełnie innym problemem. I to jest tak zwany problem trochę hejtu internetowego, mediów społecznościowych, łatwości w formułowaniu ocen i opinii bez zasięgnięcia bardzo szczegółowej wiedzy na temat konkretnych zagadnień. Samorządy muszą mieć broń w takiej walce. Muszą umieć to robić. Tak, choć nie jest to łatwe, ale podam przykład. Jesteśmy teraz na Koszutce, to miejsce, w którym, czy dzielnica, w której mieszkam, pogranicze Koszutki, Wełnowca, Józefowca, kawałek stąd jest Park Wełnowiecki, który jest modernizowany. Kiedy rozpoczęliśmy tą inwestycję, pojawił się bardzo duży protest ze strony mieszkańców, którzy kompletnie nie wiedzieli, co będzie realizowane. Zaczęło się pojawiać bardzo dużo półprawd albo wręcz manipulacji w zakresie tego, co będzie tam realizowane, na czele z tym, że będzie realizowane kolejne osiedle mieszkaniowe, będą wycięte drzewa, co jest kompletnie nieprawdą. Udało nam się dużą część mieszkańców uspokoić, pokazując i komunikując się z nimi, pokazując, co będziemy realizowali. Oczywiście pozostała w tym grupa mieszkańców, która nadal jest niezadowolona i nadal pisze, że to jest zły projekt i tak dalej. Niestety, tutaj kompetencje urzędników nie były w tym przypadku w stanie spowodować, że tą grupę osób z natury niezadowolonych i przeciwnych temu projektowi przekonać do tego, że to zadanie posłuży wszystkim mieszkańcom. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą przeciwni i zakładam, że podobnie będzie w przypadku prac nad utworzeniem dużego miasta. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, o urzędników i o kadry menedżerskiej jestem spokojny. Jeszcze raz powtórzę, to co jest dla nas dzisiaj kluczowe, to skuteczne narzędzia do tego, aby w umiejętny sposób komunikować ludziom korzyści wynikające z powstania dużego miasta i umiejętne odpowiadanie na i reagowanie na pojawiające się wątpliwości albo nie do końca prawdziwe informacje. Wrócimy do rozmowy o Wielkim Mieście, jak się zbliży do nieco innego etapu. Maciej Biskupski, szef Rady Miasta Katowice, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za zaproszenie. Wszystkim dobrego dnia życzę.